Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, to jest już 20 odcinek z Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. I od razu zacznę od tematu, dlaczego znowu zaczynacie hejtować? Póki wam to robić, to wam nic nie daje. Tak naprawdę przegrywacie tym. Po prostu tyle powiem. I koniec w tym temacie. Krótko, szybko, zwięźle na temat powiedziałem. Okej, tak, teraz idziemy na spotkanie ze Skojatel. Sprawdzę jeszcze, czy coś w dzienniku ważnego nie ma. A jak nie, no to bierzemy się do roboty. Aha, dobra, jest. Mamy to zadanie do wykonania. No to trzeba wyjść z tych ruin i od razu spotkać się z tymi elfami. Pytałeś się, dlaczego idę drogą Jorveta. No napisałem ci już w komentarzu dlaczego, więc już na pewno jesteś poinformowany o tym, że z tego i tego powodu idę drogą Jorveta. Okej. Może tak pogadamy znowu. O, prawie bym w pułapkę wszedł. O kurde, jaka tu sieka się dzieje. Trzeba pomóc elfom. Skojatel. Dobra, jest tu nasz Necker. Już nie żyje. Oczywiście Skojatel już są po naszej stronie. Żeby nie było, że mamy ich tu od razu zabijać. Oni są po naszej stronie, spokojnie. Już możesz schować miecza. Ten też możesz schować. Ich nie będziemy zabijać, oni są po naszej stronie. Dobra, pozbieramy tak szybko. Dobra, po tej bójce mogę w końcu chyba coś powiedzieć. A więc tak, no ostatnio ciągle tylko wysyłam jeden film i to jest jedynie tylko Borderlands i Wiedźmin 2. No na razie tyle mam co do nagrywania i ewentualnie raz albo dwa razy w tygodniu wrzucę Assassina i to by było na razie tyle, jeżeli chodzi o gry. Jak coś będzie ciekawszego do wrzucania, to wtedy się tym zajmę. Póki co mam to co wrzucać. I przynajmniej jestem. Nie zapominam. Jesteś wreszcie. Yo! Faktoriarz się gotuje. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie będziemy wchodzić do miasta. Co? Podzielimy oddział. Ty uderzysz od przystani, dostaniesz najlepszego zwiadowcę. Ja zresztą podpłynę rzeką. Większość straży powinna być w faktorii. Czyli pogrom jest nam na rękę. Ująłbym to nieco inaczej. Jasne. A może jakiś podstęp? Przystani może być niebezpiecznie. Jeśli liczyłeś na łatwiznę. Nie o to chodzi. Spróbujmy podstępu, jak wcześniej z Leto. W przystani nie zapewnię sobie wsparcia. Ale za to strażnicy nie będą nas zatrzymywać, a na barce będzie ich tylko kilku. Będą martwi, zanim zdążą dobyć mieczy. A wtedy damy sygnał reszcie. Tym razem nikt nam nie ucieknie. Zgoda, zróbmy podstęp. Dziękuję! Skojatel! Evelien Vrihet! Vrihet! Za mną! Dobrze! Vrihet, czyli za mną, zapamiętam sobie. Ach, ten elficki język. On mnie już nigdy nie będzie zaskakiwał. No dobra, idziemy. A to tutaj, dobra, boże. Się tak zagapiłem trochę. Idę tam, gdzie nie trzeba. Dobra. Czyli on chce takiego samego podstępu. Jesteśmy na miejscu. Wtedy. Musimy przejść przez bramę. Łatwe jak lębas z masłem. Co? Lębas? Nic, prowadź. Co to lębas, ty kurde? Ty już chyba nie wiesz naprawdę co mówisz. A znowu to samo. Czyli jednak działamy według naszego Geralta z Rivii. Tak jak wtedy żeśmy to zrobili z naszym drogim Leto. Ale niestety doszło do walki. Czemu mi się te miecze tak przesuwają dziwnie? Nie wiem, bóg gry. Stój, kto idzie? Geralt. Elfa złapałem. I to nie byle jakiego. Jorvet. Loredo obsra się ze szczęścia. Kazał odprowadzić go na barkę. Ha, a już mieliśmy topić to plugastwo. Tutaj? Żeby ścierwo zatruło wodę? W dole rzeki. Idziemy. Jest coraz lepiej niż mi się bardziej mogło wydawać. Ale Loredo się zaskoczy. Jak się dobrze. Tak jest! Zamknąć bramy, żeby nawet mysz się nie prześlizgnęła!
Zamknij tą pustą japę. Wiesz, co jest zabawne, Gwynblade? No. Co? Nigdy tu nie byłem, a zamieniłem życie tych duan w piekło. I jak ci się podoba w stworzonym przez siebie piekle? Oni też widzą mnie po raz pierwszy i jakoś nie dręczą ich wyrzuty sumienia. A powinni? Dokładnie. Chyba nie. Chcą patrzeć, jak umieram. Ja chcę patrzeć, jak umierają oni. Tak to już jest na tym świecie. Drugie strony medalu wymyślają filozofowie z Oxenfurtu, którzy nigdy nie byli w takim miejscu jak Flotsam. Nikt nie będzie no, dzisiaj umierał, Jorvet. Poza żołdakami komendanta. Okej, jestem już po długiej przerwie. Dlaczego? Ponieważ robiłem save z tego powodu, iż wpadł do mnie Master Kciuk i nagraliśmy sobie FIFA 13. Okej, to my wbijamy już tutaj do barki. Aha, no. Gdzie ty idziesz z tym elfem? To jest Jorvet. Loredo kazał przyprowadzić go na barkę więzienną. Jorvet we własnej zastranej osobie? Ty zamknij japę. Kurwisyn zastrzelił mojego brata. Chyba nikt się nie obrazi, jak trochę się z nim zabawię. Nie. Nie ma na to czasu. A to czemu? Dostałem polecenie doprowadzić go na barkę. A ty kto jesteś? Elfi kochasz? A czemu by nie? Oj, lepiej żebyś mi zszedł z drogi. Albo zróbmy to dyplomatyczniej. Loredo powiedział, że nie macie prawa mi przeszkadzać. Właśnie, więc i japa w kubeł. W takim razie zapomnij, że się odezwałem. Dobra, dzięki. Miało być bez bujek, było bez bujek. Dziękuję. Żeście mnie puścili. A, się mają przesunąć, kurde wozy, ale żeby sprać elfa, nie. Grubasy. Tacy jak ten mały, skurwiały dłan. Takich lubię najbardziej. Zabijanie ich jest jak pielenie chwastów. Zwykłe dziękuję by wystarczyło. Jasne. Jesteś moim bohaterem. Dzięki. Właśnie, co tak pizgacie hejtami na Borderlandzie? Co to ma znaczyć? A ty gdzie? Kolejny gruby. No dobra. No, no to zamknij tą tłustą buzię. Bo ci kurde ją normalnie zatłuczę. Dobra, na barkę z nim. Chyba się nawet Roszysz zdziwi, co on patrzy. No kurde, co wy się tak do kolejki rozstawiliście, jakbyście chcieli każdego z kolei zatłuc tego biednego elfa. Kurde. On jest niewinny, według mnie. Ludzie, może jakiegoś speeda dajcie, bo... Kurczę, za słabo chodzimy. Znaczy za wolno. Okej. Okej. Już się zaczyna być ciekawiej. Zobaczymy co dalej. Bierz tych z lewej, z prawej są moi. Aha. Dobra. Jeb! Jak Jorvet świetnie to zrobił. Jebut, jak rzucił tym mieczem, kurde. A, dwa herosy normalnie. Epic, normalnie epic. Jeb, teraz już połowa skutwy. Jeb, dobra, poszło. A, jakie dźgnięcie. Kolejny ginie zaraz. O chuj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Aaaa, podblokowałem dziada, o kurde, żem dostał. I tu jeszcze mamy grubasa, więc to już jest ostro. Ten strażnik to kurde taki przypakowany, dajcie mi tutaj znak art. Jeb, wykończenie, tak jest, wyciachany na hita. Dziękuję. O, co się pali, co biedaki, kurde. Teraz się dzieje wojna. Kurde, ja wam wiedziałem, dam. Że się zwąchasz z tymi śmierdzielami, mutancie. Dziękuję. Bohater się znalazł. Dzięki. Jeśli odpłyniecie, spalę te dziwki z żywcem. O kurde. Płyniemy. Nasze kobiety są gotowe na śmierć. Na pewno? Dobra, hasta la vista, baby. Dobrze, ruszamy. Ale ja nie jestem gotowy. Idę. Kurde. Lecz Geralt swą upartością nie grzeszy. Jaki debil podpalił swoją chałupę.
A dlaczego płyniecie beze mnie? No Geralt, co żeś teraz spieprzył tą sprawę? Noż ty kurde, ale tak się spotkają razem. Co? Ucieka bieda Gloreda, teraz to już by się minkę skwasiła. Już spanikował dziad, kurde. Raduj elfki wiedźminie! Zamknij się. Ty kurde, spin dalej. Ej, kurde, co mi się z łopatami rzucacie? Żebym ja was nie zaciukał. Jak ja was mam na hita? Prosili się o to, co teraz mają, kurde, kutwy. No trzeba szybko, bo kurde, zaraz się tu stanie piekło na tych elfek z mojej strony. Co nie? Co mi tu kwiczysz? Co nie? Ci dam, nie. Dobra, teraz je trzeba ratować. Gdzie Loredo? Uciekł. Gwynplaine! Loredo ściąga posiłki! Już! Odpływamy! Już! Musimy skakać. Już! Nie możemy! Jesteśmy związane, pomóż nam! Dobra, spokojnie. Dobra, uwolnione, nie? Aha, trzeba wszystkie uwolnić. Jaki kicz! Zaraz się zacznie to wszystko palić. Chuj. Dobra, ostatnie. Kurde, szybciutko. No! Pełna peta, dobrze. A teraz uciekamy, bo tu już się nieźle pali. Dobra, skaczesz Geralt do wody, piękny. No pięknie. No i zaraz to wszystko runie. Loredo uciekł. Długo nie pożyje. Jeśli nie wykończą go miejscowi, zrobi to ktoś inny, to bez znaczenia. Ocaliłeś nasze kobiety. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Pomóż mi znaleźć królobójcę i Triss, to będziemy kwita. W takim razie do Vergen. Odpływamy! Pięknie. Vernon Ross. Wypłynął bez przeszkód? Nic mu nie jest. Pogawędziliśmy chwilę, gdy szedłeś na klify z łucznikami. Chciałem, by wiedział, że odpływa tylko dlatego, że mu na to pozwoliłem. No właśnie. O! Będzie chwilowa konwersacja z nimi. Proszę, proszę. A, będziemy grać Jorwetem. Epicko. To sobie przypomniałem akurat, bo to jeszcze... Tego się nie dało zapomnieć, szczerze mówiąc. Oż ty gnido. Jak dostał. I co? Sawiutko? Temerskie oddziały specjalne, utworzone przez Foltesta do zwalczania Skojatel po pierwszej wojnie z Nilfgaardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, Roż. Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich lilii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę mógł zjednoczyć Skojatel. Kończ już. Nie zabiję cię, Roż. My, Ensid, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto cię pokonał. Bo mogę to zrobić jeszcze raz. Wafail, Vernonie Ross. Szybko i skutecznie. Popełniasz błąd, Jorwet. Znajdę cię. A zamknij mordę. Nikt ci już nie pozwolił mówić. Tak jest. Okej. Opuszczamy miasto Flotsam. Z niezłym łupem. Z Jorwetem. Troszkę, żeśmy nie zajebali go. To dopiero początek. Ale cieszę się, że stanąłeś po właściwej stronie. Zazdroszczę pewności. No pięknie. Zrobiliśmy rozsądny i prawilny wybór. Dołączając do Jorweta. Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Triss Merigold. No niestety, to jest ten minus. Jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Tam właśnie, jeśli wierzyć elfom, zebrali się wolni ludzie pod sztandarami Vergen, by walczyć z kedweńskim najeźdźcą.
nadmienić tu należy o wyjątkowych personach, które przyłączyły się do mojej drużyny. Choć przyznaję, że przykrym jest towarzystwo łotrów i morderców z komanda Skojatel, to pomoc Jorveta i jego niesławnej kompanii wielce okazać się może pomocną. Pomoc? Pomocną? Coś nieładnie. Przydatną, o, lepiej. O, znalazł słowo. Słowo. No tak, jesteśmy w Egdirn. Lecz teraz właśnie. Saskia? Ten, kurde, jak mu brzmiało, ten kurcze, zapomniałem już. Widzicie, nie wszystkiego zapamiętałem. 3000 ludzi spłonęło w jednej chwili. Pamiętam ciszę, jaka zapanowała, gdy wieści dotarły właśnie do Wengerbergu. W pałacu, na ulicach, czemu ja nim chodzę? Ja nie mogę. Cała stolica zastygła w milczeniu. Tutaj wszyscy krzyczeli. Byłam gdzieś za tym wzgórzem, w samym środku masakry. Co zamierzasz, Saskio? Nie dopuścić do sprzedania Edirn. Nie stać na sprzedać to możesz sensę. Swoją dupę. Musimy pójść na układ. Ale spokojnie, ty wiem, że jesteś jedna z tych inteligentniejszych. Jarten Zigrin mówił, że król jest porywczy. No niestety. Potem będziemy się układać. Wciąż nie mogę uwierzyć, że szlachta zdradziła. Pluj na szlachtę. Szlachta leniwa to jest zdradziecka. Chłopi pobili ich nad Dyfnę, nic już nie znaczą. Na krewę, panie! Ta dziewka to demon wcielony. Zamknij się. Po pierwsze, się. Ta dziewka ma imię. Po drugie, nie mam lepszych dowódców. Wszyscy nas zdradzili. Ale ona jest potworem. Krewę zesłała mi sen. Wężowa demonica pożre twe dziedzictwo. Milcz już, Olkanie. Zbliżamy się. Aha, to pewnie ten Olkan, ten dziwak w kapturze. Tylko taki głos do niego pasuje. Dobrze, jesteśmy już aż tutaj. Ja aż strach się zastanawiam, co tu się może stać. Oj, teraz sobie przypomniałem wszystko. Witaj, Hensel. Yo. Widzę, że czujesz się w Edirn jak u siebie w domu. Pewnie, że się nie czuję. Przypominam sobie, żebym wysyłał zaproszenie. Felard cię wyręczył. Jestem tu na jego prośbę. Nie złamałem traktatów pokojowych. Jeszcze. Do prawdy? Panie Brogan, proszę eskortować hrabiego Felarda w ustronne miejsce i ściąć go. Nie waż się, szczeniaku! Nie jesteś królem! Twój ojciec by... Mój ojciec. Zamknij nie się. Jeszcze żałoba po nim nie minęła, a ty już zdradziłeś jego kraj! Wasza wysokość, proszę o ochronę! Ten młody człowiek jest szalony! Zabrać go! Ależ... Wasza wysokość! A nasze układy? Już się nie potrzebuje, Felard. Idziemy. Na razie! Szlachto. Ktoś jeszcze ma jakieś obiekcje? Doskonale. Zatem przejdźmy do rzeczy. Dobrze powiedziane. Karty na stół. Mam w obozie ponad 200 zbrojnych. Wystarczy, by utrzymać przeprawę przez kilka godzin. Za rzeką czeka 5000 głodnych walki zuchów. Co ty na to? Jeśli zaatakujesz Wergen, będziesz miał 5000 martwych zuchów. Ho, ho, ho. Dobrze się zastanów, chłopcze. To tylko kawałek ziemi. Oddaj mi go, a zachowasz koronę. Jeśli staniesz do walki, zgniotę cię bez litości. Oddaj mi dolną Markię i wracaj do Wengerbergu. Dobra. Korona i pakt o nieagresji w zamian za górny Edirn. Jesteś gotów podpisać taki traktat? Chodźmy zaraz. Decyduj się. Jesteś władcą czy tchórzem? Książę, popełniasz błąd. Shut up! Nie wtrącaj się, Saskio. Proszę, proszę, jednak umiesz gadać. Saskia Smokobójczyni. Ładniejszaś niż mówiono. Dorzuć jeszcze tę dziewkę. Bez niej zbuntowani chłopi wrócą na pola miast palić majątki swych panów. Tylko na tym zyskasz. Nie pozwolę na to. Ta ziemia jest pod moją ochroną. I jeśli nikt inny nie ma dość odwagi, żeby ci się przeciwstawić, ja to zrobię. A teraz słuchaj, królu. Daję ci godzinę na opuszczenie terytorium górnego Edirn. Jeśli tego nie zrobisz, wojna. Jeśli choć jeden kedweński żołnierz zostanie na tej ziemi pół minuty dłużej, wojna. Ło, jakie teksty! Każ heroldom głosić, iż przepraszasz lud Edirn za ten haniebny najazd. Bo inaczej, wojna. Jak dogadała. Masz jaja, kobieto. Moi żołnierze uznaliby mnie za tchórza albo za szaleńca.
Jestem Henselt z Ardkarajk. Niezwykłem uciekać przed niewiastami, nawet jeśli zabijają smoki. Poza tym podobasz mi się, dziewczyno. Chcę tego kraju. Chcę złota i chcę ciebie, smokobójczyni. Brać ich! Kurde. O, to nawalamy się wszyscy, pewnie. Kurde, no. Dajcie mi tu dojść. Jaka tu sieka, kurde, co my tu robimy w ogóle? Tak jest, jaka tu sieczka. Jebci. Poszło. O kurde. A, też dostał w oko. Stać! Przestańcie w imię krewę Frey i Melitele! Spokojnie. O! Rage się włączył. Jebut! Ri! Szmaciarzu. Nie będzie mi rozkazywał. Tępy luj. O, żeż w dupę. Co tu się dzieje teraz? To jest po prostu istna masakra. O kurde. Coś ty zrobił. Ja pisk. Ty chyba Sensert masz downa totalnego. Gratuluję. Po prostu gratuluję inteligencji. Boże. No to masz teraz swoją kurde wojnę, którą żeś wywołał, ty idioto stary. O, co, co? Jaja ci już zmiękły? O, gratuluję. Po prostu gratuluję. O, mamy Geralta, Zoltana i Jaskra. Jaskiera. Dzień dobry. O kurde. Natryskającym lekiem cyce wszechmatki, Geralt z Rivii. W dodatku w doborowej kompanii. Jarpen Zigrin. Aha, dobra. No, to są krasnoludy. Kopę lat, stary Kutafilu. No, Kutafilu. Muszę cię widzieć w zdrowiu. Ten to ma riposty pomieszczą. Co się tak gapisz, jakbyś ducha zobaczył? Nie wyściskasz starego drucha? Stracił pamięć. Geralt ma problem z głową. A, znaczy naprawdę zasiekł Foltesta? Dla mnie to dobrze. Foltest był kutwa i ruchacz. Dobrze i zrobił Geralt. Nie o to chodzi. Stracił pamięć. Nie zabiłem Foltesta. A, jasne, jasne. Co za różnica. Ktoś inny go utłukł. Mamy teraz większy problem. Ciekawe jaki. No tam kto jeszcze? Jorvet! Dzień dobry. Gdzie Saskia? Ej, co tu robi ten rzeźnik? Współpracuję. Przyprowadziłem 100 łuczników. Najlepszych na świecie. Chcemy wspomóc waszą sprawę. No to se poczekacie, bo Saskia i książę Pejk. Znaczy Stenis poszli paktować z Henselkiem. Drugi czekamy tu z chłopcami, jakby się coś miało. O, 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 co się dzieje? O, no nie wymazałem tego tatuażu z siebie, lipa, istna lipa. Słońce zgasło, wołajcie magiczkę! O kur... Koniec świata. Jak dla mnie. Geralt, idziemy. No dobrze, dobrze, Jorvet, spokojnie. Się tak nie napinaj, kolego. Jeszcze przyjdzie czas na wojnę. Okej. A więc co teraz? No i co? Ciąg dalszy przygód księcia Penisa. Znaczy Stenisa. O, Sheila, co tam robiła? Ta kutwa. Lul. A, patrzcie jaka pizda, współpracuje z nimi. Co za ciul. No szkurde, nie. Dzień dobry. My. O kurde, co to? Co to za jakieś duchy? Duchy, puchy. Te sprawy. Ja was nie znam. Okej, okay, to już jest dziwne. Dobrze, ale to już może zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 20 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Zaczęliśmy drugi akt.
jest zajebiście, będzie jeszcze lepiej, ale to już w następnych odcinkach. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I nie hejtujcie, bo naprawdę to wam nic nie daje, a ja po prostu na tym nie tracę. Trzymajcie się, na razie, yo!